Drodzy Państwo, Dalmacja i śniadania to w zasadzie wykluczające się pojęcia. Miejscowi rano piją kawę i ewentualnie zjadają małego kruasancika. Ja rano też nie mam apetytu, ale by nie jeść codziennie kruasantu, robię sobie coś, co za chwilę Wam pokażę na śniadanie. Zarówno w Dalmacji, jak i tutaj w Krakowie, gdzie już jestem. Po prostu miksuję sezonowe owoce razem z naturalnym jogurtem. I jeszcze do tego idzie dodatek miodu. Miodu, jeśli robię to w Dalmacji, najchętniej pomarańczowego. Miód pomarańczowy również u nas można kupić. Zatem jogurt w środku, trochę pomarańczowego miodu i cudowne brzoskwinie. To jak tylko się da, jadam i tam, i tutaj. Musicie wiedzieć, że kolejny odcinek dalmatyńskiej epopei, który za chwilę zobaczycie, powstał we współpracy z firmą Alto, która w swojej ofercie sklepu internetowego posiada takowe kielichowe blendery, dzięki którym będziecie mogli przygotować podobną śniadaniową kombinację. I nie tylko. Tak mało powiedziałem. Krótkie dni. Krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem. Nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza lewiatana zamykała się na mnie. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świata. I teraz nie wiem, co było prawdziwe. Prom otwiera swą wielką paszczę niczym lewiatan. Wypluwa i wsysa podróżnych, wsysa ich i wypluwa. I tak przynajmniej dwa razy dziennie. Ten prom to jedyna droga łączności dla miejsca, w którym teraz jestem, ze stałym lądem. To miejsce to wyspa Vis. Najdalej oddalona ze wszystkich chorwackich wysp od chorwackiego wybrzeża. Jest mniej więcej w 1/3 drogi morskiej z Chorwacji do Włoch. Zatem wyspa Vis. A dlaczego na początku Czesław Miłosz? Bowiem ten prom nazywa się Petar Hektorowicz. A Petar Hektorowicz to był wielki chorwacki poeta. Co prawda żył w czasach Kochanowskiego mniej więcej, ale poezja nie zna lat, nie zna granic. Więc zaczęliśmy z wysokiego diapazonu i mam nadzieję, że Vis pozwoli nam w tymże diapazonie się utrzymać. Na razie piesi, za chwilę wychyną automobile. Stacja benzynowa, która tutaj, jak to w Dalmacji, ma również swoją odnogę wodną po to, by mogły morskie jednostki tankować. Co tankuje? Katamaran. Miałem dwa razy przyjemność pływania po dalmatyńskim wybrzeżu właśnie katamaranem. Ja wiem, że prawdziwi, zawołani żeglarze, owe wilki morskie z brodami, które uwielbiają borykać się ze szkwałem, wiatrem i falami, mogą mnie przekląć. Ale moim skromnym zdaniem, mieszczucha i nieznośnego burżuja, taki katamaran to znacznie fajniejsza propozycja niż po prostu żaglówka. Dlaczego? No bo dzięki konstrukcji całość jest znacznie bardziej stabilna, szersza. A jak jest szersza, to co można do środka wstawić? Ogromny stół. Tam są dwa. Jeden na zewnątrz, drugi w środku. Pontonik to jest oczywiście jednostka ratunkowa, ale myśmy ten ponton spuszczali na wodę. Płynęli do brzegu i tam zrywali dziko rosnące zioła. Szałwie, tymianek albo też rozmaryn. I potem już tylko oliwa, potem już tylko makaron albo gnioki. I obiad był fantastyczny. Więc jeśli lubicie po prostu
pływać i by wami za bardzo w trakcie tego pływania nie trzęsło, tylko katamaran. Mówię wam to ja, syn marynarza. Jak to zawsze bywa, dobrze widać dopiero z pewnego oddalenia i z pewnej wysokości. No a co widać? No przede wszystkim widać, jaki ten Wis to maleństwo. Mówię o mieście, nie o wyspie. Zobaczcie, domy w paru szeregach przyklejone do zatoczki. Ten prom, który w dalszym ciągu stoi, zdaje się być olbrzymem. Gdyby tutaj przypłynął kruzer, no to w ogóle tylko jego by było widać. Tak naprawdę jedyny pozytywny, moim zdaniem, efekt tejże pandemii, poza tym, że ludzie zaczęli myć ręce, to również fakt, że przestały pływać te okropne kruzery. Taki kruzer jest 20 razy większy niż ta majestatyczna jadrolinia Petar Hektarowicz. W Wiskim Porciku jednostek rybackich jest niewiele, ale to nie jest miejsce, które by najbardziej słynęło z rybołówstwa na wyspie. O rybołówstwie jeszcze będzie mowa. To są, no dobra, tutaj coś się z pewnością łowi, ale na przykład tam to już są rzeczy rekreacyjne. Proszę też pamiętać, że tutaj łódź to jest po prostu środek transportu. No, skoro gdzieś do sąsiedniej wioski trzeba tłuc się krętymi drogami, a można popłynąć morzem i być tam szybciej i prościej, sami byście pływali. I też sami byście gotowali to, co ja już zacząłem gotować, gdyż jest to rzecz archetypiczna dla całej Dalmacji. Co mam tutaj? No tutaj mam coś, co wygląda jak zaczyn zupy ziemniaczanej, czyli kartoflanki. No po prostu osolona woda, ziemniaki pokrojone w kostkę i już się gotują. No i teraz do tego przyjdzie kolejna jarzyna. Tak jest, jesteśmy w Dalmacji, więc to jest, drodzy Państwo, blitwa, wel mangold, wel burak liściasty. To jest odmiana botwiny, już o tym mówiłem wiele razy przy okazji serii odcinków z Półwyspu Pelješac, ale nie zawadzi powtórzyć. Mianowicie coś, co ma liście podobne w smaku do botwiny, ale nie zawiązuje tak jak burak korzeni pod spodem, korzeni jabalnych. Jest malutki korzonek, który się odcina. W Polsce można to już dostać, to w Polsce rośnie z powodzeniem. Moja znajoma Kasia z Krakowa, Kasiu, zasadziła to i ma w ogródku świeżą blitwę wel mangolda. Dobra, siekamy byle jak i dokładamy. Dokładamy w momencie, kiedy ziemniaki są prawie miękkie, gdyż nie chcemy, żeby to się niemiłosiernie rozgotowało. Zatem, jak ziemniaki niemal miękkie, na chwilę blitwa. Ajde. Blitwo ziemniaki gotowe i teraz nieoczekiwana zamiana miejsc na palniku. Czyli to odstawiamy, a tutaj kładę głęboką patelnię i na tej głębokiej patelni musi się rozgrzać dość sporo oleju. Oleju roślinnego, nie oliwy. To będzie rodzaj smażenia w głębokim tłuszczu, więc to musi nabrać temperatury. Dobra, tyle wystarczy. Mniej więcej ćwierć butelki oleju. O Jezu, jak tu gorąco. Dobra, to niech se tu zostanie. Potrzebuję czosnek, potrzebuję nóż i muszę schłodzić swoje strudzone stopy. O, no 27, ale to i tak lepiej niż na zewnątrz. Mam wbudowany w siebie miernik temperatury. Dobar dan. Kucham o tu lignie i blitwu na czysty dalmatyński naczyń. Także, drodzy Państwo, to będę odcedzał w ostatniej chwili i zawsze do tego idzie trochę czosnku, ale ten czosnek nie musi być całkowicie surowy. Można go wkroić troszeczkę i on się dzięki temu zblanszuje. I tego czosnku no tyle, żeby ta nuta czosnkowa nie zdominowała wszystkiego. Tyle wystarczy. Przykrywamy, potem będzie odcedzone. A teraz czekamy na właściwą temperaturę na patelni. A co tam będzie smażone? No dobra, muszę wyleźć na zewnątrz. Dobra.
lignie, czyli kalmary. To nie są miejscowe kalmary, od razu wam powiem. To są kalmary z Patagonii, mrożone. Miejscowe są znacznie większe, ale tak naprawdę nie o rodzaj kalmarów tutaj chodzi, lecz o technikę. Te można mrożone kupić w każdym sklepie. Trzeba je najpierw rozmrozić. Tak samo musicie to zrobić w Polsce. Trzeba je rozmrozić i trzeba je bardzo dokładnie wysuszyć. Gdyż jeśli zostanie w nich woda, to one będą niemiłosiernie pryskać. I trzeba je usmażyć opanierowawszy w mące. Ale mące nie byle jakiej, ostrobraszno, czyli krupczatka, mówiąc po naszemu. I nic więcej, tylko to, mąka i kalmary. A jak długo się będą smażyć? No właśnie w tym jest cała sztuczka. To zaraz zobaczycie. A teraz tylko, tak by grudek w tym nie było. O, zobaczcie, krupczatka, gruba mąka, gruba pszenna mąka. I kalmary do środka. Przed położeniem na patelnię trzeba będzie nadmiar mąki strząsnąć. Adio, bo... Co nam najczęściej w kalmarach przeszkadza? Ano to, że kiedy bierzemy je do ust i gryziemy, mamy wrażenie, że mają one konsystencję gumy, jakbyśmy oponę od roweru albo gumkę od majtek gryźli. Ale tak wcale nie musi być. Takie są kalmary przeciągnięte. Więc na czym polega ów sekret ich smażenia? Na tym, że minuta, półtorej z każdej strony, nie dłużej. Trzeba koniecznie strzepnąć nadmiar mąki, a najpierw sprawdzić temperaturę tłuszczu. Tak jest. To od razu tańczy, to się od razu pięknie smaży. To może pryskać, więc ja się ewakuuję. Dobra. I będę działał stąd. Mimo, że były w naczyniu z papierowym ręcznikiem i tam odciekały, zawsze jakaś kropelka może zostać i wtedy pryskają. O, to jest najlepsze. Zobaczcie, to zaraz będzie rumiane. Nawet nie wiem, czy to trzeba będzie przewracać na drugą stronę, bo jest całkowicie w tłuszczu zanurzone. Zatem, skoro nie przewracamy, to nie minuta, półtorej z każdej strony, tylko w sumie minuty trzy. Wiecie co, jednak będę je przewracał. Wtedy najbardziej strzelają. Mam taką długą łyżkę. O. I tutaj już są chrupiące. Wyglądają idealnie. One nie mają się zrumienić tak jak kotlety schabowe. Pod wpływem wysokiej temperatury ta krupczatka staje się chrupiąca. Wcale nie musi być całkowicie złota. Więc teraz już można pod tym wyłączyć i natychmiast wyjąć kalmary na coś wyłożonego papierowym ręcznikiem, by z nadmiaru tłuszczu odeszło. Zobaczcie, te pióropusze. A, w ogóle jakby były tylko pióropusze od kalmarów, to bym chyba właśnie je wyjmował. Choć te maleństwa również będą chrupiące i przyjemne. Trzeba to robić szybko, bo taka kąpiel w stygnącym tłuszczu nikomu jeszcze na zdrowie nie wyszła. Dobra, jeszcze dwa maleńkie pióropuszyki i możemy finiszować, czyli odcedzić blitwę z ziemniakami. Gdzie to odcedzić? No najlepiej tutaj. Temperatura wody specjalnie się nie zmieni. I to musi dość dokładnie odciec. Chodzi o to, żeby na talerzu nie było wody. Czekamy chwilę. Jest na tyle gorąco, że temperatura tych dań nie spadnie. Będzie właśnie konsumpcyjna. Tak naprawdę to mam tutaj nie blitwę z ziemniakami, a ziemniaki z blitwą, ale to wszystko zależy od tego, jakich proporcji użyjemy. Odciekło, jest tutaj trochę czosnku, więc jeszcze tylko jedna rzecz. Jak zawsze tutaj, mianowicie trochę miejscowej oliwy i zaraz obok ułożę przebój dnia. Wierzcie mi, tak zrobione kalmary nie potrzebują niczego, nie potrzebują cytryny, nie potrzebują soli. Są po prostu idealniunie,
idealniunie. A jaką mają konsystencję? No zaraz wam to empirycznie pokażę. Zobaczcie. O, proszę. Zniknęły. Już ich nie ma. No nie będę wam pokazywał wnętrza swojej gęby, ale to się naprawdę w ustach rozpływa. Tak trzeba robić kalmary. Tak robią miejscowi. Tylko zobaczcie. Wyspa reklamuje się jako jeden z ostatnich naturalnych, nienaruszonych śródziemnomorskich rajów. I trzeba powiedzieć, że w tej reklamie nie ma żadnej przesady. To jest po prostu opis rzeczywistości. Ale dlaczego ta przyroda tutaj jest tak nienaruszona? Dlaczego nie ma tu wielkich hoteli? Dlaczego nie ma tu żadnych inwestycji? Historia. Spójrzcie na te druty. To jest fragment historii właśnie. Wyspa leżąca najbliżej Włoch z całej Jugosławii. A czym jest wyspa? Wyspa jest niezatapialnym lotniskowcem. Zatem była to zamknięta wojskowa baza aż do roku 1992. Żaden cudzoziemiec nie miał tu wstępu bez specjalnego zezwolenia. Wszędzie tu siedzieli wojskowi. Wojskowych już nie ma, druty gdzieniegdzie zostały, ale przede wszystkim zostało co? Zostało Śródziemnomorze, którego gdzie indziej w takiej formie już niemal nie uświadczysz. Płaska przestrzeń wśród górzystego w innych miejscach Wisu. Niegdysiejsze lotnisko, w dodatku lotnisko zrobione w roku 1944, tak, tak, w czasie wojny przez Brytyjczyków. Skąd tutaj Brytyjczycy? To bardzo ciekawa historia, o której mało kto wie, a teraz, mam nadzieję, będą o niej wiedzieć wszyscy. Otóż, co się zdarzyło w roku 1943? Włochy wyszły z osi. Badoglio, marszałek Badoglio aresztował Mussoliniego. Zatem Niemcy zajęli dawne włoskie faszystowskie posiadłości. No więc zajęli również Dalmację, zajęli dalmatyńskie wyspy, zajęli włoską strefę okupowaną. Ale nie zajęli Wisu, bowiem Wis był na tyle daleko wysunięty w morze, że po prostu tego nie uczynili. Chwar nieodległy stąd, Korczula nieodległa stąd wpadła w ręce niemieckie. Wis nie. W roku 1943 alianci lądują na Sycylii i przybywają na Wis. Zatem tak naprawdę od roku 1943 już do końca wojny Wis nie był w rękach faszystowskich. Oczywiście Brytyjczycy to wykorzystali i zrobili tutaj takie lotnisko. Po co? No o tym za chwilę. Stąd to wszystko idealnie widać. W dali lotnisko, a tam Adriatyk i Włochy. Po drugiej stronie morze, za nim Dalmacja, Chorwacja i reszta Europy. Kiedy w roku 1944 alianci zajęli południowe Włochy, jeli wysyłać samoloty bojowe z misjami bojowymi, najczęściej bombowce. Te samoloty wracały z powrotem do Włoch, ale nie wszystkie mogły tam dolecieć. Te uszkodzone lądowały właśnie na Wisie. I piloci ginęli, by uczcić pamięć lotników sił brytyjskich, sił królewskich, postawiono tutaj ten obelisk. Mamy dwie tabliczki po angielsku i po chorwacku z dwóch stron, ale widzę tutaj pewną zmianę. No zobaczcie, najwyraźniej zamieniono tutaj słowo Jugosławia na słowo Croatia. Z drugiej strony jest tak samo. To pewnego rodzaju nadgorliwość, bo przecież wiem, że Jugosławii już nie ma, ale oni ginęli nad Jugosławią. Ginęli przecież w latach 1944-1945. Przy lotnisku działa konoba i nazywa się aerodrom. Odnotowuję tę nazwę z prawdziwą przyjemnością. Dzisiejsi Chorwaci oficjalnie nie powiedzieliby aerodrom, lecz zraczna luka. Zatem jest to nazwa jugosłowiańska. A w czym się ta konoba mieści? To niegdysiejsza zadruga. Zadruga
czyli spółdzielnia, spółdzielnia winiarska. Wino to arcyważny temat dla Wisu. Mam przed sobą kieliszek najważniejszej miejscowej odmiany białej, to jest Wugawa. Musicie wiedzieć, że swoją winną świetność wyspa przeżywała w czasach jakich, uwaga, austro-węgierskich. Wówczas mieszkało tutaj 10 tysięcy ludzi i poza rybołówstwem, o którym jeszcze dzisiaj będzie mowa, zajmowali się głównie winiarstwem. Pojemny niezwykle rynek austro-węgierski, wino płynęło stąd na kontynent. Ale tuż przed I wojną światową pojawiła się tutaj przeklęta mszyca, filoksera i tak jak w wielu miejscach w Europie zniszczyła miejscowe winnice. Teraz oczywiście wino nadal tutaj jest, z filokserą ludzkość już potrafi walczyć, ale nigdy do tego potencjału z czasów austro-węgierskich Wis nie doszedł. Jakie to wino? No przede wszystkim niezwykle mocne, 14,5% alkoholu. To jak na biały szczep bardzo dużo. Ale ten alkohol nie wystaje, w tym nie czuć cukru. To wino jest zbalansowane, świeże, z bardzo wyczuwalną kwasowością. No dobre po prostu. Co do niego, kilka miejscowych specjałów takich, że gdyby malarze holenderscy mieli coś takiego pod ręką, to w swoich martwych naturach z jedzeniem tylko to by malowali. Ale w Holandii przynajmniej tych dwóch rzeczy nie ma. No bo mam tu miejscowe karczoszki marynowane, miejscowe oliwki, to wszystko posypane odrobinką oregano. Mam tutaj prszut, czyli dojrzewającą szynkę, oliwki i korniszonki i ser. Ser mieszany. Owczo-krowi. Zobaczcie. Widać już po jego przekroju, że to jest poważna rzecz. Takie słoje widać. Znaczy to, że on się kruszy, topi w ustach. Też skropione oliwą i trochę oregano posypane. Nie zacznę od sera. On pewnie jest tak intensywny w smaku, że zamknie mi usta. Zacznę od karczochów. Karczochowe serca. I ta doprawiona oliwa. A co to jest? A, to jest solirut, czyli coś takiego, co rośnie nad samym morzem, jest bardzo słone i dobre. Pandokata. Oliwki, pamiętajcie, nie ma sensu jeść oliwek bez pestek. Jak one są bez pestek, to ta zalewa wypłukuje z nich cały smak. No dobra, jak to nabić? Tak. To jest po prostu czysty, śródziemnomorski raj.